Stan rynku kapitałowego w Polsce, szanse, nadzieje, możliwości, co można zrobić, co trzeba zrobić, żeby ten rynek mocniej wspierał gospodarkę w innowacyjnym rozwoju. Czyli 23. konferencja rynku kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej, już na początku marca. O konferencji i o jednej z debat, tej poświęconej budowaniu wartości dla inwestorów, rozmawiałem z Waldemarem Markiewiczem, prezesem Izby Domów Maklerskich, i Michałem Szymańskim, prezesem WIGCE Kwadrat, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Celem rynku kapitałowego i celem całej konferencji jest wspieranie rozwoju rynku kapitałowego, żeby spółki mogły pozyskiwać kapitał. Te spółki są najbardziej dynamiczne, najbardziej innowacyjne, a z drugiej strony, żeby inwestorzy widzieli sens przeznaczania części oszczędności swoich w bardziej ryzykowne inwestycje typu właśnie akcje i żeby mogli uzyskiwać odpowiednie stopy zwrotu. Więc budowanie na rynku wartości dla inwestorów, a więc tej wartości, żeby oni uzyskiwali większe stopy zwrotu niższe od lokowania pieniędzy na przykład w banku, no jest kluczowe, żeby rynek kapitałowy pełnił swoją kluczową rolę, jaką jest finansowanie najbardziej dynamicznych i innowacyjnych polskich firm. A jakieś konkretne kwestie? Liczy Pan na jakieś opinie, może kontrowersyjne, czy albo chciałby Pan wskazać jakieś szczególnie palące tematy, o których warto rozmawiać? No na pewno fundamentem każdego rynku kapitałowego jest, żeby inwestorzy mieli zaufanie do tego rynku, to znaczy, żeby ich prawa były przestrzegane, a większościowi akcjonariusze lub też zarządy, jeżeli się zdarzą takie, którzy nie przestrzegają do końca prawa, żeby system cały odpowiednio reagował, bo to jest jakby element taki podstawowy, żeby inwestorzy chcieli przekazywać spółkom część swoich pieniędzy. Myślę, że w tym zakresie, w zakresie przestrzegania prawa, nieuchronności, kar, mamy dużo do zrobienia. Jednym z elementów, który był szeroko dyskutowany już od paru lat, to jest wreszcie powołanie sądu rynku kapitałowego, czy też wzmocnienie, zwiększenie roli ładu korporacyjnego i przestrzegania ładu korporacyjnego. Innym takim elementem to jest to, że rynek kapitałowy jest tam, gdzie jest kapitał. Mamy takie dwa fundamentalne problemy w Polsce. No przedtem do tej pory nierozwiązany problem OFE, gdzie mamy de facto przez suwak pieniądze pewne, odsysane, tak? Tak, pieniądze są odsysane i niepewność kreuje duże ryzyko dla inwestorów, ale także dla szeregu zarządów spółek publicznych, w których OFE mają duży udział. A drugi element to jest to, że potrzebna jest polityka premiowania inwestycji, szczególnie biorąc pod uwagę, że mamy braki, że tak powiem, w kraju ze względu na stopień rozwoju kraju, wysokość oszczędności, braki kapitału, musimy importować kapitał, ale z drugiej strony mamy blisko 60% oszczędności gospodarstw domowych, które leżą na rachunkach bankowych. Więc ważna jest polityka premiowania. A jaka to jest polityka premiowania? No takim podstawowym narzędziem, jakie państwo ma, no to są pewne zachęty podatkowe. No i mamy 20 lat temu wprowadzony tymczasowo podatek Belki, co prawda on dotyczy także nie tylko zysków kapitałowych, ale także bezpiecznych odsetek z lokat bankowych, więc my uważamy, że absolutnie to jest kwestia do dyskusji, w jaki sposób co najmniej tymczasowo znieść podatek w całości lub w części od inwestycji, od zysków kapitałowych na rynku regulowanym. Oczywiście jest szereg innych zagadnień, ale no to mam nadzieję, że będą dyskutowane na konferencji. A z drugiej strony w tym panelu, o samej konferencji jeszcze powiemy, a w tym panelu, od którego zacząłem, w tym jednym z wielu punktów konferencji, czyli rynek kapitałowy, wartość dla inwestorów teraz i w przyszłości, to też pojawia się taki temat po prostu rynku. Po prostu rynku w tym sensie, że jak przychodzi fala zwana hossą, to wszyscy są zadowoleni, ci, którzy mieli wcześniej aktywa na giełdzie, mieli akcje, prawda? Panie prezesie, czy to już początek hossy, mimo wielu zagrożeń, bo widzimy jednak poprawę, no ostatnie 4 miesiące na warszawskiej giełdzie to był rajd w górę. Ostatnie wydarzenia rynkowe też widać, że rynki na świecie znoszą
negatywne informacje tak no, dobrze znoszą po prostu. Początek hossy. Pan Michał Szymański. Pan Michał Szymański, tak, tak, teraz. Prezes Wicekwala TFI. Może dziękuję bardzo. To czy jest oczywiście na to szansa, natomiast jakby też to, co się dzieje, nie można wziąć jako tak coś, co jest gwarantowanego. Trochę to zależy także od naszego scenariusza, jeśli chodzi o gospodarkę. A powinniśmy mieć w pamięci to, co nawet szef rezerwy federalny powiedział na przedostatniej konferencji, tak, że nikt nie sądzi, że powiedział to wprost, że nie sądzi, żeby ktoś wiedział, czy recesja będzie, czy jej też nie będzie, a jeśli będzie, to jak będzie głęboka. Tak, a więc de facto mamy teraz dwa takie możliwe scenariusze. Scenariusz bardzo niskiego wzrostu, czyli słabszego wzrostu gospodarczego, ale jednak minimalnego wzrostu i podwyższonej inflacji, albo scenariusz recesji i spadku inflacji. I te dwa scenariusze troszeczkę co innego oznaczają dla różnych klas aktywów. Jeśli chodzi o scenariusz takiego, który na dzisiaj się wydaje po dość dobrze przebiegającej zimie dla gospodarki, jeżeli chodzi o dostawę energii. Mamy taki scenariusz wyraźnie niższego wzrostu gospodarczego w 2023 roku versus 2022, ale jednak pozytywnego, bez ciężkiej recesji, albo z bardzo płytką recesją na przykład w Niemczech, ale oznaczający presję jednak na inflację, czy podwyższenie inflacji i wolniejszy spadek, no to ten scenariusz generalnie jest lepszy dla akcji, ponieważ spółki potrafią się znajdować, jest jakiś tak chociażby minimalny wzrost gospodarczy, nie ma recesji, jest w porządku, spadek zysku będzie, czy jakaś dynamika będzie, ale nie powinno się z jakichś bardzo spektakularnych bankructw, czegoś takiego. Ale oczywiście ten scenariusz niekoniecznie dobry dla obligacji, tak? Bardzo, zwłaszcza tych obligacji o długoterminowym wykupie, może być niezły dla obligacji korporacyjnych. Jeżeli chodzi o obligacje długoterminowe, no to pamiętajmy, że w Polsce w tej chwili rentowność obligacji tam 10-letnich to jest około nieco poniżej 6%, tak to się mniej więcej waha, powiedzmy w tej chwili powiedzmy wokół 6% plus minus, a inflacja mamy na poziomie 17%, inflację bazową na poziomie 11%, tak? Więc jeżeli bez silnego spadku inflacji, no to te rentowności jako taki element sensownego oszczędzania jakby to się nie bronią, tak? No bo dostajemy to 6%, a inflacja konsumencka jest 17%, nawet inflacja bazowa jest 11%, tak? Więc jakby scenariusz, którym z kolei drugi scenariusz, kiedy mamy jednak do czynienia z recesją, jest scenariuszem pewnie lepszym dla stóp zwrotu, jeżeli chodzi o obligacje, zwłaszcza obligacje długoterminowe, skarbowe. Pewnie gorsze, jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, ponieważ pojawia się ryzyko niewypłacalności, ale z całą pewnością dużo gorsze, jeżeli chodzi o rynek akcji. A dlaczego? A to dlatego, że rynki w dużym stopniu wyceniają w zasadzie stabilny poziom zysku, ewentualnie niewielkie obniżki. Jeżeli weźmiemy sobie konsensusy, to nawet są często jest tak, rynku amerykańskim jest nawet minimalny wzrost zysków rok do roku, ciągle oczekiwany. Oczywiście recesja oznacza, że dojdzie do wyraźnego spadku zysków. I to jest trochę też historia z 2009 roku, kiedy po ciężkim roku 2008 nastąpiło pogłębienie spadku w roku 2009 po początkowym wzroście. W 2009 mieliśmy kolejny spadek, kiedy nastąpiła fala dużo niższych zysków albo strat raportowanych przez firmy. Tak, rynek jeszcze ciągle. Nie wydaje mi się, żeby rynek wyceniał straty. I o tym tle rynkowym też będziemy rozmawiać w trakcie tej dyskusji. Rynek kapitałowy, wartość dla inwestorów teraz i w przyszłości. I tu się trochę mieszają takie dwa, jakby trochę systemy dwa walutowe się mieszają, bo z jednej strony regulacje, kondycja tego systemu rynkowego, a z drugiej strony po prostu to, co dzieje się na rynkach w kontekście koniunktury. To teraz jeszcze pytanie wprost chciałbym zadać panu, to pytanie do Michała Szymańskiego, dotyczące związane z tytułem naszej dyskusji, jednej z dyskusji na konferencji Izby Domów Maklerskich, rynek kapitałowy, wartość dla inwestorów teraz i w przyszłości. Co z tą wartością? Jak ją należy rozumieć? Czy to po prostu należy rozumieć poprzez to, że tak są wzrosty albo ich nie ma? Bo jak ten polski rynek sobie z tym radzi? No, jak ktoś spojrzy na wykresy historycznie, no to sobie radził bardzo słabo, prawda? Z tym przynoszeniem zysków po prostu inwestorom, chociaż są tacy, którzy chwalą się, że na warszawskiej giełdzie potrafią zarabiać, wybierając poszczególne spółki. Jak podchodzić do pojęcia wartość dla inwestorów? Panie prezesie, Michał Szymański. Tak, czy podchodził do tego
Dziękuję bardzo. Poziom tego trochę tak, jak to się określa przez pryzmat angielskiej terminologii value creation, czyli budowanie wartości dla inwestorów. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście, jeżeli w przypadku rynków finansowych możemy mieć do czynienia z krótkoterminowymi zyskami albo z nietrwałymi zyskami, tak jak mamy do czynienia w okresie jakichś baniek spekulacyjnych, czyli następuje duży napływ pieniądza, ceny aktywa rosną, można to sprzedać kolejnym, którzy chcą zapłacić jeszcze więcej, ale temu nie towarzyszy wzrost wartości tego aktywa. Prędzej czy później to się kończy oczywiście spadkami czy pęknięciem bańki spekulacyjnej. Więc rynek, który nie tworzy w sposób długoterminowy wartości dla inwestorów, się rzeczy z rynkiem bardzo dużo bardziej ryzykownym, ale przede wszystkim zyski, które ma przynosić, mają charakter nietrwały, czyli już po prostu spekulacyjny, ewentualnie krótkoterminowy. Takie osiągane generalnie w sytuacjach po dużej przecenie rynku, jest bardzo duża przecena, wtedy rzeczywiście aktywa są bardzo tanie, następuje... To mieliśmy w ostatnich miesiącach, tak, gdzie mieliśmy bardzo głębokie spadki w Warszawie, a potem WIG20, no i nie tylko WIG20, oczywiście mocno do góry przez 4 miesiące wzrostów. Tak. I oczywiście. Także nawet, ale potem, żeby rynek mógł dalej rosnąć po takim okresie szybkiego odreagowania przeceny, musi temu towarzyszyć, jeżeli ma rosnąć w sposób stabilny i długoterminowy, zwiększanie wartości tych aktywów czy spółek, które są notowane na naszej giełdzie. I naturalnie, i oczywiście i z tym już w przypadku polskiego rynku mamy trochę kłopot. Tak? Są tutaj naturalne bariery. A więc ja bym powiedział tak, to jest, jeżeli chodzi o regulacje, sądy giełdowe, to jest nie tylko to, żeby nam ktoś czegoś nie zabrał, wbrew naszej woli, nie tylko po to w to inwestujemy na rynku, ale także, żeby nam ktoś coś dodał, no bo wtedy to ma sens. No więc skupiając się na tej drugiej części, tej pozytywnej, czy rynek może przynieść wartość. Tak jak wam powiedział, stopy zwrotu historyczne tutaj mówią, że mamy pewien strukturalny problem. Tak? Jeżeli wziąć stopy zwrotu za ostatnie 15 lat, a więc idziemy w stopy zwrotu długoterminowe zdecydowanie, stopa zwrotu jest polskiego indeksu WIG, zliczona w złotych, to jest około 28%. W tym samym czasie stopa zwrotu z indeksu Eurostox 50, a więc 50 najbardziej stabilnych, najmniej to potencjalnie rozwijających się spółek europejskich wyniosła 95%. Jeszcze raz, polski WIG 28%. Indeks światowy przez te 15 lat, MSCI World Index, wzrósł o blisko 180%. Tu widać przepaść wręcz, jeżeli chodzi o osiągane stopy zwrotu. I oczywiście, jeżeli to nie ulegnie jakiejś zmianie, no trudno mówić o tym, żeby rynek kapitałowy mógł trwale przyciągać inwestorów. To jest jakby jeden element potwierdzony stopą zwrotową. Z czego to się może dziać? A my na pewno jedną z przyczyn jest struktura naszego rynku, tak? Jakby i tworzenie wartości przez poszczególne spółki, no bo oczywiście tworzenie wartości przez cały rynek jest sumą tego, co się dzieje w pojedynczych spółkach, tak? I jeśli sobie weźmiemy zestawienie rentowności na kapitałach własnych naszych spółek na rynku, czy spółek warszawskiej giełdy versus najbardziej rozwinięte rynki zagraniczne, to widzimy, że to jest kłopot. Także przez ostatnie 10 lat na przykład średnie ROE, czy rentowność na kapitałach własnych polskich spółek notowanych na giełdzie była często 5-8 punktów procentowych niższa niż w przypadku rynku amerykańskiego, rynku gospodarki jednak rozwiniętej. Mało tego, była praktycznie niemal w większości tych lat, przez ostatnie 10 lat, niższa niż w przypadku rynku niemieckiego, gdzie u nas ten rynek niemiecki jest takim synonimem takiej gospodarki bardzo wolno rozwijającej się. W tym samym czasie PKB Polski rosło szybciej, zarówno jeżeli chodzi o Niemcy i Stany Zjednoczone. Czyli to pokazuje, że zaraz, gospodarka rosła szybciej, tak? A skoro szybciej, to jest ten rynek, gdzie chcemy osiągać wyższe stopy zwrotu. Nie. Dlaczego? Bo akurat spółki, które są notowane na polskiej giełdzie, one bynajmniej nie dostarczały wyższej wartości, dostarczały niższą wartość, dostarczały niższą efektywność na kapitale czy rentowność kapitału własnego, co jest ważne, no bo equity czy akcje to jest na koniec kapitał własny. I to jest jakby jeden element, który pokazuje, że ten trwały wzrost wartości jest w przypadku polskiego rynku wyzwaniem. Tak?
I jeden z elementów, który na pewno pojawił się w naszej dyskusji, w tej właśnie debacie, przy której teraz jesteśmy, w trakcie 23. konferencji Izby Domów Maklerskich, czyli rynek kapitałowy, wartość dla inwestorów, teraz i w przyszłości. Ja tutaj postawię trzy kropki, panie prezesie, i wrócę do prezesa Waldemara Markiewicza, żeby spytać o generalnie ideę tegorocznej konferencji i zakres tematów, jak szeroki jest wachlarz tematów, jakie będą poruszane na tegorocznej konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie. Znaczy, będziemy omawiali szereg aspektów związanych z rozwojem rynku kapitałowego i jego możliwości, jego wsparcia dla polskiej gospodarki, ale to, co Michał powiedział, jest szalenie ważne, a mianowicie, że w istocie rzeczy, jak ja zrozumiałem, Michał, twoją wypowiedź, a przedtem też śledziłem parę statystyk, ostatnie 10-15 lat rozwój rynku polskiego kapitałowego był nieadekwatny do stopnia rozwoju polskiej gospodarki. Rynek kapitałowy, a przynajmniej ten wzrost wartości był w tyle, w związku z tym inwestorzy, nie mając stu wzrostów adekwatnych do poziomu wzrostu gospodarki, produktywności gospodarki, a jeszcze biorąc pod uwagę, że mając jeszcze pewne porównania, część najbardziej aktywnych inwestorów mają porównania z indeksami zagranicznymi, no to powoduje pewne rozczarowania. To rozczarowanie powoduje, że są mniej skłonni inwestowania w polski rynek kapitałowy. Jak popatrzyłem na takie podstawowe wskaźniki za ostatnie 10 lat, stopień rozwoju rynku kapitałowego albo wielkość rynku kapitałowego do taki miernik podstawowy, kapitalizacja rynku kapitałowego tego regulowanego do gospodarki, to do rocznego PKB, to w Europie obecnie jest gdzieś 55% średnia, w Polsce około 27%, w krajach anglosaskich, nie tylko anglosaskich, bo Francja ma 95%, no Wielka Brytania będzie miała ponad 100, 140% ten wskaźnik wynosi w Stanach Zjednoczonych, ale patrzmy jeszcze na dynamikę. Proszę Państwa, ta średnia, no bo wiadomo, że giełdy mają duże skoki, jeśli chodzi o czym rozmawialiśmy. Są raz przewartościowane, raz niedowartościowane, ale ta średnia za ostatnie 10 lat tego wskaźnika, czyli kapitalizacji firm rynku kapitałowego regulowanego do PKB przez ostatnie 10 lat praktycznie się nie zmienił. Albo jest inna rzecz, innym takim miernikiem jest wielkość kapitałów funduszy inwestycyjnych, też do PKB. No to ostatnie 5 lat w Polsce spadł z 12 na 10%, podczas gdy w Europie, mówimy o średniej, średnia europejska obejmuje też na przykład Grecję, mniejsze kraje, wzrósł 50 na 62%. Więc jeżeli chcemy mówić o rozwoju rynku kapitałowego, a celem tego rozwoju rynku kapitałowego jest budowanie innowacyjnej gospodarki, co jest fundamentem zwiększenia produktywności gospodarki i oferowania lepszej jakości, więcej płatnych miejsc pracy, czyli wzbogacania się społeczeństwa, to musimy zwiększyć rolę rynku kapitałowego finansowania. Żeby ją zwiększyć, to jednym z elementem jest, musimy budować większą wartość dla inwestorów, żeby oni w większym stopniu przekazywali część swoich oszczędności, które mają, do najbardziej kreatywnych polskich przedsiębiorstw. I właśnie ta konferencja to jest takie forum wymiany wiedzy, gdzie są dyskutowane kluczowe jakby inicjatywy czy warunki, żeby ten rynek kapitałowy ożywić i bardziej wspierał polską gospodarkę. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Rozumiem, że to spotkanie jest też zaproszeniem dla tych, którzy jeszcze mogą próbować jakoś dotrzeć do Bukowiny na konferencję dla ludzi z rynku kapitałowego. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich, i Michał Szymański, prezes WIKCE Kwadrat, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Panowie, dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, dziękuję.